Reforma samorządu terytorialnego jest faktem, jest jedną z tych reform, które w naszym kraju w okresie tej transformacji społecznej oceniana bardzo pozytywnie. W 90 roku powstały samorządy gminne, w 1999 dalszy ciąg reformy administracyjnej naszego kraju ustanowił samorządy powiatowe i samorządy województwa, tak jak jest teraz, jakim jest samorząd województwa świętokrzyskiego. I te samorządy w swoich mniejszych, większych wspólnotach realizują zadania, które skutecznie, jak widzimy, wyglądając na ulicę, korzystają z usług społecznych, edukacyjnych, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Dlatego jako samorząd województwa panem przewodniczącym zapraszamy na takie wydarzenie, które będzie podkreślało wagę tego faktu ustanowienia samorządu terytorialnego w naszym kraju, jego znaczenie i roli. Wspólnie zapraszamy wszystkich Państwa mieszkańców województwa już w najbliższy piątek w godzinach od 17. Planujemy do 20:30, ale podejrzewam, że może się to troszkę przeciągnąć. Chcemy mieszkańcom województwa, bo to przecież oni stanowią tę wspólnotę samorządową województwa, przybliżyć to, jak nasz samorząd funkcjonuje, ale także pokazać w taki bardzo otwarty sposób te jednostki, które funkcjonują i podlegają samorządowi województwa. Będzie można spotkać się z przedstawicielami władzy publicznej, myślę z członkami zarządu, z panią marszałek, z panem marszałkiem, także z radnymi województwa, porozmawiać o tych sprawach, które nurtują mieszkańców. Zapraszamy całe rodziny, nie tylko kielczan, ale także mieszkańców województwa. Władze samorządowe wszystkich szczebli, w tym także ta władza samorządowa wojewódzka, to ten element władzy publicznej, który jest najbliżej ludzi. To do nas zazwyczaj trafiają, do gmin, powiatów, województwa, do radnych, marszałka, zarządu, ludzie ze swoimi problemami, samorządowcy innych szczebli z przedsięwzięciami, które planują. I tutaj największa ilość tych spraw jest rozwiązywana. To mieszkańcom cały czas trzeba pokazywać, młodszym ludziom, także dzieciakom w formie edukacyjnej, że wiele instytucji, które funkcjonują także w województwie świętokrzyskim, to są instytucje podlegające panu marszałkowi, zarządowi województwa, władzom samorządowym i współfinansowane dla dobra mieszkańców w tych przedsięwzięciach, które realizują. W najbliższy piątek od 17:00 do 20:30 na Kieleckim Placu Artystów. Wiele atrakcji. Serdecznie zapraszamy.